36. Dywizja Teksańska to dywizja Gwardii Narodowej. Znają się, szkolili się przed wojną, są kolegami. A to bardzo komplikuje atak, bo są przyjaciółmi. Znają się ze szkoły lub studiów. Nocą 20 stycznia 141 i 143 pułk 36 dywizji próbują przekroczyć Rapido. Od początku wszystko idzie nie tak. Pada deszcz, jest grząsko. Podejście do rzeki trwa znacznie dłużej. Pontony desantowe trzeba ciągnąć przez zasieki, które je dziurawią. Po dotarciu nad rzekę mają ich mniej niż powinni. Wchodzą na pole minowe. Wybuchy alarmują Niemców. Gdy pontony trafiają na rzekę, ta zgodnie ze swoją nazwą porywa i wywraca wiele z nich. Żołnierze toną albo płyną w dół rzeki. Niemcy odpalają racę i widzą, co się dzieje. To kompletny chaos. Leżeliśmy w dole głębokim na metr, kiedy Niemcy nas zauważyli. Rozpętało się piekło. Pociski z moździerzy, dział i karabinów maszynowych przelatywały tuż nad nami. Ale mają rozkaz nacierać, więc wysyłają ludzi za rzekę. O świcie na drugim brzegu zostaje niewielu Amerykanów, a Niemcy doskonale wiedzą, co się dzieje. Oba amerykańskie pułki poniosły wielkie straty. Za dnia są bezradne. Próbują zmontować most. Kiedy rano jest gotowy, Niemcy go dostrzegają i niszczą. Wszędzie ciała. Głównie fragmenty. Ręce, nogi, bezgłowe korpusy. Myślałem, że zwymiotuję, ale nie miałem czasu. Wszędzie krzyki sanitariusz, ale niewielu ich zostało.